Jacek Dziękiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Robert Biedroń, prezydent Słupska. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie prezydencie, co pan tutaj robi? No jestem prawie ze Słupska tutaj, co pan mnie zaprosił, więc no, jestem u pana gościa. No tak, ale nie powinien być pan w Słupsku, nie, a dzisiaj, wczoraj tournée po mediach. Wszędzie pana potrzebują, jak Józefa Aleksego świętej pamięci. No, Józek był ostry. W pewnym momencie dużo czytał, był tak. Ostry jak brzytwa. No niestety skończyło się to, jak się skończyło, ale to cieszę się, kiedy ktoś o mnie się dobrze mówi, kiedy dużo się mówi, no bo to znaczy, że jest jakieś zainteresowanie, między innymi moim pięknym, wspaniałym miastem. A nie ma pan wrażenia, że może za dużo Biedronia jest w mediach? Pan mnie nie zaprasza następnym razem. Nie no. Już dobrze wiem, nie. Do Dziękiewicza nie przychodzę, szanowni państwo, więcej. Znaczy, nie sądziłem, że przed nami będzie miał pan takie tournée, a okazuje się, że jest pan. Czy wszędzie. Jest pan zazdrosny. Troszkę tak, co jest na rzeczy? Będzie pan kandydował w wyborach na prezydenta Polski i tak pokazuje się trochę Polakom? Naprawdę musimy o tym rozmawiać. Jest tyle no oczywiście, że nie, no porozmawiamy o wielu sprawach. To nie jest kwestia tego, czy ja będę kandydował. Mm. I to, że ja tutaj u pana jestem, nie jest związane w ogóle z jakąś kampanią prezydencką. Jest związane pewnie z tym, że wiele osób ciekawych jest, jak można tworzyć takie miasto jak Słupsk w inny sposób niż do tej pory. Że można tę narrację także polityczną prowadzić ponad podziałami politycznymi, zakopując trochę okopy. Przecież ja w Słupsku nie mam większości. Ja mam 21 radnych w Radzie Miasta. Tak. Trzech z tylko moich. Ja muszę szukać koalicji z wszystkimi, żeby się dogadać. Platforma jest przeciwko panu. Czasami jest, czasami nie jest. W większości nie jest. W większości głosuje tak, jak to uzgodnimy. Ale dzisiaj się zbliżają wybory samorządowe i oczywiście będą się popisywać. No każdy się będzie popisywał, będzie prężył muskuły, że jest najlepszy, najfajniejszy. Tylko, że Polacy niestety dzisiaj, szczególnie w samorządzie, uciekają od polityki partyjnej. 82% samorządowców, wójtów, burmistrzów i prezydentów jest bezpartyjnych. Tylko 12% jest partyjnych. Dlaczego? Dlatego, że takiego miasta jak Słupsk, każdego miasta na świecie nie da się budować partyjnie. Dlatego dzisiaj kandydatowi każdej partii politycznej w każdym polskim mieście będzie bardzo trudno wygrać. Ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość na przykład bardzo mocno pana krytykuje. Jolanta Szczypińska prawie samego diabła w panu widzi. No tak, no, wiadomo, no, wie pan, no, w polityce krytyka jest czymś naturalnym i prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Ale przekonał pan tam nieprzekonanych wcześniej do siebie? Ma pan takie wrażenie, 30% elektoratu w ostatnich wyborach PiS-u głosowało na mnie. Ostatnie sondaże pokazują, że mam szansę wygrać w pierwszej turze w wyborach na prezydenta Słupska. Oczywiście, oczywiście w polityce ważna jest pokora i łaska wyborców, na pstrym koniu jeździ, ale dlaczego jest to poparcie? Ano dlatego właśnie, że ja szukam tego dialogu ponad podziałami. Jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, gdzie ja przed sesją spotykam się z każdym klubem, rozmawiam, szukam konsensusu. Na przykład w przypadku dekomunizacji ulic, rozmawiałem z wszystkimi klubami, udało się znaleźć taką formułę, gdzie dzisiaj w Słupsku ma pan ulicę Anny Walentynowicz, ale też Izabeli Jarugi-Nowackiej, co odbiło się szerokim echem w całej Polsce. Czyli da się tworzyć miasto, w którym nikt nie jest pozostawiony z tyłu, gdzie każdy jest zaangażowany i każdy jest traktowany jako pełnoprawny obywatel i obywatelka. A zgodziłby się pan na pomnik Lecha Kaczyńskiego w Słupsku? Nie ma takiej inicjatywy, ale ja jestem... Zacznie się od Warszawy, a później mogą być inne miasta. Znaczy, no, nie można tego robić w takim stylu, jak się robi w Warszawie, no bo to jest barbarzyństwo. Znaczy, bez uzgodnienia z władzami samorządowymi buduje się coś na terenie, którym de facto zarządzać powinien samorząd. Ja wiem, że zostało to przejęte przez ministerstwo, ja wiem, że wydzielono specjalną sferę. No ale wie pan, no to, tak, to są takie myki, które są barbarzyńskie. Ale pomnik będzie, stanie i będzie barbarzyństwem, jeżeli go później nowo rządzący będą chcieli przenieść, czy też go wyrzucić z tego uważam, miejsca. Że tej tragedii smoleńskiej należy się pomnik, należy się upamiętnienie, bo to była chwila tragiczna i to jako symbol, ten pomnik nie jest potrzebny. Tylko nie można tego robić barbarzyńskimi metodami, tak jak się dzisiaj to odbywa, bo w ten sposób każdy z nas będzie budował takie pomniki. No przyjdzie inna władza i zacznie budować w taki sam barbarzyński sposób swój pomnik. Nie tędy droga, no trzeba szukać porozumienia. Przecież jest wiele rozsądnych osób, także i w PO, i na lewicy, którzy pewnie byliby gotowi usiąść z PiS-em i się dogadać w tej sprawie. Jestem przekonany, że przecież Hanna Gronkiewicz-Walc jest doświadczona polityczka, to jest rozsądna prezydentka Warszawy, bardzo też chyba taka koncyliacyjna i jestem w pełni przekonany, że gdyby PiS chciał się dogadać z panią prezydent Gronkiewicz-Walc, to by się dogadał. Ale przez 8 lat
pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chciała się dogadać w sprawie pomnika. Nie, nieprawda. Myślę, że to był problem bardziej polityczny i dlatego trzeba uciekać od polityki partyjnej. Mhm. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby te samorządy przynajmniej stały się taką oazą konsensusu i dialogu, bo tracą na tym nasze miasta. No, ja na przykład próbowałem wprowadzić darmowe przejazdy dla młodzieży i dzieci szkolnej w Słupsku i żeby mi tylko dokuczyć, to PiS i PO odrzuciło to. Podobnie było w przypadku edukacji seksualnej. Czyli oni nie patrzyli na dobro miasta. Oni nie patrzyli na to, co jest dobre dla dzieciaków, dla młodzieży, dla edukacji, ale patrzyli, co jest dobre dla ich partii. No to jest fatalny model sprawowania. Ale ta partia władzy cieszy się bardzo dużą popularnością. Która? No Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj się cieszy, ale PO też się cieszyło i Donald Tusk twierdził, że nie ma z kim przegrać. Pamiętamy kanclerza Millera i SLD, kiedy miało 42%. No właśnie, chyba mało kto o tym pamięta już. Wie no ale warto pamiętać. Właśnie chyba ludzie to postrzegają na zasadzie, no hegemonia i tak to już będzie. Warto pamiętać, że to się też zużyje i wzejdzie słońce i będzie radośnie, szczęśliwie i będziemy żyli w normalnym kraju kiedyś jeszcze. A dzisiaj nie żyjemy w normalnym kraju? Nie, no nie. Wszystko jest postawione na głowie. No przecież wszyscy to wiemy. No, miało być sprawiedliwie, jest niesprawiedliwie. Miał być szacunek dla człowieka, jest pogarda. Polska miała stawać z kolan międzynarodowo, a dzisiaj klęczy przed Białorusią nawet. Musi chwalić Białoruś, że to jest demokratyczny kraj, żeby Białoruś nas pochwaliła. To podobno według raportu MSZ-u jest jedyny kraj, w którym nas nie krytykują tak bardzo. Zresztą brakuje tylko Korei Północnej do tego trio i możemy nową Unię zawiązać. Ale Polska wstaje z kolan. Inaczej określamy swoje priorytety w polityce zagranicznej. No, walczymy o silną pozycję. No, Polska nie da się walczyć bez wrogów. Ale panie redaktorze, Polska staje z kolan i się w łeb stuknęła. No, co to za stawanie z kolan? Jak się staje z kolan, to się staje z podniesioną głową. No, a tutaj to jest takie wszystko, że wszyscy się z nas śmieją, że ale wszyscy jak to, no, Donald Trump jest wielkim przyjacielem Polski. Był w Warszawie, piękną mowę miał. No. A sekretarz stanu krytykuje Polskę. Rzeczniczka prasowa Białego Domu ostrzega Polskę, że to nadwyręży nasze stosunki. Ale Trump nie krytykuje. No pewnie chciałby pan mieć takiego sojusznika jak Trump. Wie pan, dlaczego pewnie nie krytykuje? Bo Jarek Kaczyński nie ma tweeta. I nie jest na tym Twitterze przeczytać Donald Trump, że jest w ogóle Jarosław Kaczyński. Gdyby Jarosław Kaczyński miał Twittera i znał angielski, to by Donald Trump napisał, ale what a shame. Podobno prezesowi tam drukują niektóre rzeczy z internetu. Z tweeta? No może mu drukują, ale nie wiem. No, całe szczęście dla Donalda Trumpa, że Jarosław Kaczyński nie ma Twittera, albo nieszczęście dla Polski. Wtedy może Trump by się dowiedział, co tu się dzieje. Okej, skoro rozmawiamy już o polityce zagranicznej, jak pan postrzega ten konflikt? Rządzący mówią o różnicę zdań między Polską a Izraelem. Mówią, że to nie jest konflikt, to jest różnica zdań. My walczymy z antypolonizmem. Znaczy w ogóle nie powinniśmy się dawać wciągać w tę dyskusję, ponieważ to jest dyskusja, która... Ale my ją zainicjowaliśmy, przepraszam, ustawą ale my jako rozsądni ludzie, pan, ja, państwo, nie dajcie się w to wciągać, ponieważ to jest dyskusja, który naród był lepszy. Uh-huh. A nie ma lepszych i gorszych narodów. Nie ma lepszych i gorszych społeczeństw. To ludzie mogą być lepsi lub gorsi. Są dobrzy Żydzi i źli Żydzi. Są dobrzy Polacy i źli Polacy. Są dobrzy Niemcy i źli Niemcy. To ludzie ludziom zgotowali ten los, a nie narody narodom. I to jest podstawowy problem. Przecież... to, w co my się daliśmy wciągać, to jest taka licytacja, który naród jest dobrzejszy. A nie ma dobrzejszych i mniej dobrzejszych narodów. No, to zaraz dojdziemy do tego momentu, który jest na Białorusi, w Rosji czy w Korei Północnej, że będą nam pisali historię. No. No trochę dochodzi do takich momentów, że rządzący próbują odkłamać historię. No padły słowa, że Lech Kaczyński tak naprawdę był liderem Solidarności, a nie Lech Wałęsa. No to, i to się zaczyna. Nie dajmy się zwariować. Znaczy, nie patrzmy na... Za pogrom kielecki odpowiadają komuniści, nie Polacy. No i to jest tragedia, ponieważ dajemy się wciągać, kto odpowiada, który naród. A to nie narody odpowiadają. Odpowiadają konkretni ludzie za takie rzeczy. Włodzimierz Cimoszewicz powiedział, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Zgadza się pan z tymi słowami? No, ja nie jestem rzecznikiem Włodzimierza Cimoszewicza. To jest bardzo, to jest bardzo doświadczony polityk, tak, dyplomata, który jak mówi to, co mówi, to wie, co mówi. Więc on bierze odpowiedzialność za to. Ja uważam, że nie można w tym wszystkim dyskutować o narodach, bo to nie narody mają swoją jakąś nienawiść i tak dalej. To ludzie noszą sobie nienawiść i to ludzie są w stanie być bez nienawiści. Obserwuje pan odrodzenie antysemityzmu w Polsce? Obserwuję, bo
to jest tlen dla właśnie takich postaw. Obserwuję wiele zła, które się dzisiaj budzi, ale w nas powinna być ta siła, żeby dzisiaj, szczególnie do braci i sióstr Żydów, Niemców, Rosjan mówić, słuchajcie, są też dobrzy Polacy. Są Polacy, którzy nie uważają tak jak Kaczyński, jak Morawiecki, jak Prawo i Sprawiedliwość i szukają z wami dialogu, bo we współczesnym, globalizującym się świecie nie da się tworzyć polityki narodowej tylko i wyłącznie, bo społeczeństwa są wielonarodowe, społeczeństwa są różnorodne i nie da się zdefiniować, że jakiś naród jest zły, a jakiś naród jest dobry. A Mateusz Morawiecki powiedział, w Monachium sprawcami Holokaustu byli Niemcy, ale byli również Żydzi. Wpadł w pułapkę dyskusji o narodzie. I nie powinien w ogóle podejmować tematu? Nie powinien, jest premierem polskiego rządu, jest premierem państwa, które ma bogatą historię wielokulturowości. Żydzi tworzyli naszą kulturę, tworzyli politykę, dzięki której mamy to, co mamy, mamy tą demokrację. Zresztą to wielu Żydów tworzyło też tą polską, polskie życie społeczne. I Morawiecki to powinien mówić, powinien podkreślać, że Polska jest wielonarodowa. Polska była silna zawsze, kiedy była wielonarodowa. Złoty wiek Polski. Polska od morza do morza to Polska wieloetniczna, wielokulturowa, także Polska Żydów, którzy budowali naszą kulturę, naszą politykę, nasze życie społeczne, edukowali, byli wielkimi artystami. O tym Morawiecki powinien mówić, powinien być z tego dumny. No, na przykładzie uchodźców widać, że chyba jest postawienie na Polskę homogeniczną. Tak, tylko że to... Polacy są, myślę, że też przerażeni tym, ja przynajmniej jestem, że budujemy właśnie taki wizerunek Polski jako twierdzy zamkniętej. Mm-hmm. A przecież znów, my byliśmy zawsze najmocniejsi, kiedy byliśmy krajem otwartym, kiedy szukaliśmy dialogu. No przecież to, że się otworzyliśmy na Unię Europejską, nie zaszkodziło Polsce. Wszyscy to doceniamy. To, że zaryzykowaliśmy i wstąpiliśmy do NATO, do Unii Europejskiej, to, że Polska była otwarta na dialog z Litwą, kiedy tworzyliśmy jedno państwo. To, że Polska była otwarta na inne kultury, nas tylko wzbogacała, a nie zubożała. Ale teraz okazuje się, że ta Unia Europejska chce nam zrobić krzywdę. Sankcje, inne rzeczy. W praktyce nie chce nam zrobić krzywdy. W praktyce chce nas utrzymać w tej rodzinie właśnie państw, które nie podążają w kierunku Białorusi. Unia Europejska mówi, słuchajcie, są też pewne wartości oprócz pieniędzy, które są ważne. Jest pewna wspólnota, która jest dla nas ważna i zostańcie z nami. Nie idźcie w kierunku Białorusi, bo nie tylko ekonomicznie będzie wam źle. A idziemy w kierunku Białorusi? No, nie wszystko na to wskazuje, jeżeli Białoruś jest jedynym krajem, który nas chwali. Węgry nas chwalą. No, symbolicznie, ale jak trzeba w praktyce nas ograć, to jest 27 do 1. Panie prezydencie, a jak pan postrzega premiera Mateusza Morawieckiego? Jak pan odebrał tą zmianę z Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego? Ja znam Mateusza Morawieckiego, który opowiadał ciekawą narrację, na przykład w planie Morawieckiego mówiącą o zrównoważonym rozwoju kraju. Ja jestem prezydentem miasta średniej wielkości. Nasz region jest najbardziej odizolowanym transportowo regionem w Polsce i Morawiecki w swoim planie o tym wszystkim opowiadał i podkreślał, że tam są potrzebne zmiany, że ta zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w Konstytucji powinna przynieść korzyści dla takich miast jak Słupsk, Koszalin, Świdnica, Ciechanów i tak dalej. Tak się dzisiaj niestety nie dzieje, ponieważ rząd jest zajęty wieloma frontami wojny i nie ma czasu na taką realną pracę, na budowanie drogi, na budowanie przedszkola, na budowanie dworca PKP, na przykład w przypadku Słupska, na robieniu wielu konkretnych rzeczy, które by sprawiały, że nam, Polakom i Polkom, tym żyjącym poza dużymi metropoliami, będzie się żyło lepiej. O tym trzeba mówić. Mm-hmm. Trzeba mówić o tym, że jeżeli Polacy też nie mają mieć poczucia krzywdy, może Morawiecki i Kaczyński specjalnie chcą trzymać Polaków w frustracji na tej prowincji, właśnie, że jest gdzieś Warszawka, Poznań, Trójmiasto, a nam się tu źle żyje i tylko Kaczyński, tak, są elity i tylko Kaczyński to jest w stanie zmienić. Może oni specjalnie nie zmieniają naszego życia na lepsze. Ale na szczęście jest ten samorząd. W tym roku są wybory samorządowe i w tym roku też rozpoczyna się nowa perspektywa, tak realnie zaczyna się nowa perspektywa unijna i szybko Polacy i Polki zobaczą, że remontowane są drogi, chodniki, powstają nowe przedszkola, mówię o Słupsku, powstają nowe teatry, jak w moim mieście. Tylko trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać, że to my samorządowcy zrobiliśmy. Żeby nie było tak, a tak się stanie, że
powstanie bardzo wiele inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji, które zobaczą Polki i Polacy i pomyślą, to Morawiecki z Kaczyńskim zrobili. Ale ludzie, ludzie dostają 500+ i wiedzą, że to Kaczyński, a nie Biedroń w 500, Słupsku. 500+ już nie wystarczy. To jest duża zmiana. 40% mniej osób korzysta z pomocy społecznej w moim mieście, 42% mniej dzieciaków z darmowych obiadów, więcej dzieci pojechało na kolonie, na ferie. Chwalę pan 500+. Chwalę, to jest program godnościowy, wyrównujący szanse. Oczywiście są wypaczenia i to trzeba by było zmienić. Program patriarchalny i tak dalej, to trzeba zmienić, ale to nie wystarczy. Mhm. Bo PiS dał oczywiście to 500+, ale zabiera nam dużo więcej. Zabiera nam bardzo wiele wolności, swobód, tego świeżego powietrza, z którego też bardzo Polacy kochają, bo Polacy bardzo długo walczyli o to, żeby żyć w wolnym kraju. A dzisiaj jak słyszymy, że wszyscy się od nas odwracają, no to niestety no, te lęki i frustracje będą narastały. Ale drugim uchem wszyscy słyszą o Mieszkaniu Plus, o kolejnym programie, który może zrewolucjonizować Polskę i dać Polakom naprawdę dużo. Ja znów wrócę do Słupska. Ja staram się bardzo, żeby Mieszkanie Plus było w moim mieście. I przedstawiam kolejne tereny, i jeździmy, i rozmawiamy, i spotykamy się. Efekt jest zerowy. Dzisiaj to jest bańka, która taka mrzonka, która gdzieś funkcjonuje, a efektu z tego nie ma praktycznie żadnego. Zapotrzebowanie na mieszkania w naszym kraju jest ogromne, a Mieszkanie Plus jest symboliczne. Ja nie czekam na rządzących. Ja w tej kadencji oddałem prawie 500 mieszkań komunalnych. To jest wielokrotnie więcej niż oddawano w latach ubiegłych, bo wiem, że niestety w tym przypadku, w przeciwieństwie do 500+, to jest PR. Tutaj nie, to jest wydmuszka, ale to jest realny problem. Mieszkalnictwo jest jednym z fundamentalnych problemów tego kraju i jeżeli Morawiecki coś mógłby zostawić po sobie, to jest zmiana tego myślenia, jeśli chodzi o mieszkalnictwo komunalne. Jeżeli w Warszawie na wynajem mieszkania przeznacza się 60% swojej pensji, no to nie daje żadnej stabilizacji i bezpieczeństwa. Niech pan nie mówi o tym, że Morawiecki ma coś po sobie zostawić, bo te rządy są na dłużej. Prawo i Sprawiedliwość jest na dłużej u władzy. Sami o tym mówią, że co najmniej 3 kadencje. Ostatnio Henryk Kaczmarek powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że dopiero po 3 kadencji rządów PiS przestaniemy mieć problem ze smogiem. Tak długo jak opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna nie będzie pokazywała realnej, wiarygodnej alternatywy, tak długo Morawiecki i Kaczyński będą mogli to mówić. Ale co, Platforma i Nowoczesna nie są alternatywą? No to, ale to też sondaże pokazują. Tu Biedroń to nie jest żadnym ekspertem w tej sprawie. Ale pytam pana o opinię. Możecie państwo przełączyć teraz ten kanał. Bo nie to, możecie nie przełączać. To, co ja powiem teraz, to mówią eksperci. Ja tylko to powtórzę jak papuga. Połowa elektoratu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej wyparowała od wyborów. Ludzie uznali, że ten projekt jest już dzisiaj niewiarygodny, nieświeży, nieautentyczny. Oni szukają. Szukają czegoś nowego i świeżego. I to pewnie się stanie dzisiaj, czy jutro. I to będzie realne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości. Schetyna nie pokona Kaczyńskiego? Ja kibicuję wszystkim prodemokratycznym siłom. Trzymam kciuki i za Schetynę, i za Lubnauer, i za Czarzastego, i za Zandberga, i Baśkę Nowacką. Pewnie za Baśkę szczególnie, bo jest mi najbliższa. Zaraz o Baśce Barbarze Nowackiej porozmawiamy. Więc jest mi bardzo bliska, ale no dzisiaj to nie działa, cholera jasna. No nie działa. No. Ale nie działa co? Bo Schetyna nie ma tego czegoś? Nie potrafi pociągnąć ze sobą polityka tłumów? Dzisiaj jest uprawiana za pomocą liderstwa. Liderstwo, lider charyzmatyczny, to pokazał Macron, to pokazał Trudeau, Trump. Pokazuje Merkel, Kaczyński. Pokazuje Kaczyński, ale to też w Polsce. Tusk pokazał, Palikot, Kukiz, Petru. I trzeba dzisiaj znaleźć sposób, jak to powtórzyć po prostu. Schetyna to nie jest liderem opozycji? Nie, ale ja też nie chciałbym takich deklaracji robić. No Schetyna orze jak może, no. I na bezrybiu i rak ryba, ale no jest jak jest. A jeszcze raz, ustrzegam pana, ja nie przyłożę kamyczka do tego, żeby robić krzywdę opozycji. Znaczy muszę wspierać wszystkich, także raki na tym bezrybiu. No. W wyborach na prezydenta Warszawy pan kandydować nie będzie, to już jasne, tak? Kto panu to przekazał? No, no pan mówił wszędzie w mediach, że słyszę, na prezydenta Warszawy. Na prezydenta Warszawy. Ja dzisiaj na pewno muszę dokończyć prezydenturę Słupska. Tak. I to jest dla mnie najważniejsze. Podpisałem 3 dni temu kolejną umowę. 6 milionów złotych trafi do miasta na politykę społeczną i to są bardzo potrzebne pieniądze na wyrównywanie szans. I to jest dla mnie priorytet. Mhm. Dzisiaj Warszawa, podobnie jak inne polskie miasta, chyba jest zmęczona polityką partyjną. Tak. I będzie szukała kogoś bezpartyjnego.
82% włodarzy miast są bezpartyjni. I to jest coś, chyba model, którego szukają dzisiaj wyborcy. Także pewnie warszawiacy i warszawianki. No ale pan nie będzie kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy. Dlaczego? Czy będzie pan? Jak to dlaczego? No kokietuje pan widzów. Nie, kokietuje pana. No, ale będzie pan kandydował na tego prezydenta Warszawy? Nie wiem, czy państwo dajecie kokietować. Panie redaktorze, to jest pytanie, na które czy Warszawa? Ja dzisiaj nie znam odpowiedzi. Ja słyszę te głosy, które mówią, Warszawa musi odpocząć od polityki partyjnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz była całkiem niezłym prezydentem Warszawy, ale Warszawa to dumne, nowoczesne, otwarte miasto i potrzebuje takiego prezydenta, bezpartyjnego. A Patryk Jaki się panu nie podoba? Czy on jako... jest, no jest dumny, ale nie wiem, czy jest otwarty i nowoczesny. No fajter, rośnie politycznie, ma pan... Jaki jest, jaki jest. Aha. I tutaj dyskusji większej nie przeprowadzimy. To jest inna oferta. No to jest oferta Polski, Warszawy zamkniętej, Warszawy pełnej konfliktu, wojen partyjnych. Przecież jeżeli zostanie w Warszawie jakikolwiek kandydat partyjny prezydentem Warszawy, to będzie pan miał nadal ten sam konflikt. Jeżeli to będzie PO czy PiS, to będzie pan miał nadal przeniesienie tego konfliktu z wiejskiej do ratusza warszawskiego. Dlatego dzisiaj samorządowcy są tak popularni jako samorządowcy bezpartyjni, bo Polacy i Polki boją się tej partyjnej polityki w swoich miastach i uciekają od tego. I nadszedł czas na kandydata czy kandydatkę bezpartyjną. Czytaj. I właśnie tutaj dochodzimy do rozmowy o Barbarze Nowackiej. Będzie prawdopodobnie kandydować na prezydenta Warszawy. Poprze pan Barbarę Nowacką? Będzie jej pomagał w kampanii? Ja Barbarę Nowacką, podobnie mam nadzieję jak Barbara Nowacka mnie, popieram od dzieciństwa. My się znamy od bardzo, bardzo dawna. I wiem, że to jest osoba, która byłaby, idealnie sprawdziłaby się w takiej przestrzeni, gdzie trzeba szukać dialogu, troski o wszystkich, jednoczenia, łączenia. I ja sobie wyobrażam, że Barbara Nowacka byłaby na przykład idealną prezydentką Warszawy. To jestem w stanie sobie to wyobrazić. Ona nie składa żadnych deklaracji, nie wiem, jakie jest jej zdanie. Jutro się z nią będę widział, zapytam ją, jeśli pan chce, i przekażę panu tę informację. Ale kibicuję sukcesom Barbary, bo o takiej polityce, jaką uprawia Barbara, marzę w Polsce. Stworzycie nową partię z Barbarą Nowacką? Nie, ja nie wiem, panie redaktorze, ja dzisiaj tworzę partię Polska. To się tak wije pan strasznie. No, nie wiem, co ja mam panu odpowiedzieć, jak ja nie wiem. No, dzisiaj tworzę partię Słupsk i tam szukam, moją partią są mieszkańcy i mieszkanki Słupska. Ale co będzie w przyszłości, zobaczymy. Ja chciałbym, żeby to, co się dzieje w Słupsku, było przeniesione na Polskę, żeby te wartości, to szukanie wspólnoty, te ideały były ogólnopolskie. I to też nie chodzi o Biedronię czy o Nowacką. Ja jestem u pana na urlopie, ja dzisiaj mam urlop, dlatego, żeby o tym opowiadać, żeby ludzie widzieli, że inna polityka jest możliwa, że można inaczej opowiadać, że nie trzeba gardzić drugim politykiem z innego obozu partyjnego czy politycznego, a można to robić szukając jakiejś wspólnoty. Nie odpowiedział pan na pytanie wcześniejsze, gdyby była taka inicjatywa w Słupsku, żeby postawić pomnik Lechowi Kaczyńskiemu, pan by przyklasnął tej inicjatywie? To nie jest kwestia klaskania, to jest... Ja, wie pan, co bym zrobił? Zaprosiłbym, tak jak robię to z reguły, radnych, porozmawiałbym z mieszkańcami i szukał konsensusu. Dzisiaj mamy inicjatywę ze środowisk prawicowych budowy pomnika Józefa Piłsudskiego i próbowano mnie zaatakować w ten sposób, że ja nie pozwolę na budowę takiego pomnika. A co zrobiłem? Spotkałem się z tym komitetem inicjatyw, no, prawicowi często działacze. Spotykam się z klubami, w najbliższym czasie będziemy rozmawiali o tym. I to samo bym zrobił w przypadku pomnika Lecha Kaczyńskiego. Kimże ja jestem, że mam decydować w imieniu mieszkańców, co ma stać na terenie mojego miasta? Oczywiście administracyjnie ja prowadzę nadzór, ale jeżeli wyjdzie z tych konsultacji, że chcą takiego, a nie innego pomnika, to zrobię. My mamy ogródki działkowe, to będzie ciekawe dla pana, my mamy ogródki działkowe imienia Róży Luksemburg. My mamy ulicę Trinity ostatniej spalonej czarownicy w Słupsku. My mamy Annę Walentynowicz z drugiej strony. Słupsk jest różnorodny i to jest piękno naszego miasta. Ale to, co powinno być referendum w sprawie pomnika Lecha Kaczyńskiego? No, pan nie ciągnie w takich sprawach, bo to nie wiem. No, ale to, ten sygnał, że ja jestem otwarty na dyskusję w każdej sprawie, myślę, że jest takim dowodem, że nic nie jest nigdy przesądzone w tych sprawach. A patrzy pan na Andrzeja Dudę, prezydenta Polski, który mówił podobnie w kampanii wyborczej, że on jest otwarty, że on jest za dialogiem. Mówił podobnie jak pan teraz. Tylko, i co? Tylko, że Polacy się dali nabrać. A kto się dali nabrać? Lukrowany kandydat. No, rozmawiał, zawetował dwie ustawy o sądownictwie, odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, co prawda wcześniej podpisując ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. No, człowiek dialogu. No, buduje mosty. A kiedy się pan ostatnio z nim widział?
No rzeczywiście. A kiedy spotkał się z przedstawicielami innych partii politycznych i szukał dialogu nad ważnymi problemami? Ten model, który ja robię w Słupsku, czyli spotkania z wszystkimi siłami społecznymi, politycznymi, przecież ten prezydent mógłby przełożyć na całą Polskę. Tylko tego nie chce, bo on nie jest prezydentem wszystkich Polaków. On jest prezydentem Jarosława Kaczyńskiego. Ubolewam nad tym, bo to jest mój prezydent. Prezydent Duda, mój przyjaciel zresztą, kolega z Sejmu, został wybrany, to ja napisałem publicznie, mówiłem o tym publicznie, że duże nadzieje w nim pokładam. Niestety mnie rozczarował, tak jak wielu Polaków i Pole. Dlatego Robert Biedroń już wkrótce będzie kandydował na prezydenta Polski. Wkrótce będę kandydował na prezydenta Słupska, panie redaktorze. A jednak nie na prezydenta Warszawy, przynajmniej tyle nam się udało wyciągnąć. Dziękuję bardzo, spotkamy się jeszcze pewnie nie raz i o tym porozmawiamy. Moim państwa gościem był pan Robert Biedroń, prezydent Słupska na urlopie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.